to mój kolega! Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Odwagą wykazujecie się przez cały sezon, ale taka prawdziwa odwaga, tak mi się wydaje, to czasami przyznać się do słabości ogólnie życiowo, nie tylko w sporcie. Co się dzisiaj działo? Co się dzisiaj wydarzyło? No nie wiem, ciężko to opisać. No po prostu gdzieś na pewno dużo emocji, dużo strachu było przed przyjazdem tu i przed skakaniem na Planicą, bo jednak Planica to jest to taki obiekt, który budzi respekt w każdym zawodniku i jednak gdzieś tam po tym pierwszym skoku, gdzie niestety musiałem awaryjnie lądować, nie wyszedł mi ten skok, pojawiły się jeszcze więcej wątpliwości i tak z zapytań, czy jest sens, czy warto i razem ze sztabem postanowiliśmy, że może jednak nie warto i że lepiej odpuścić. A co w tym jedynym skoku się wydarzyło? No po prostu zabrakło pewności siebie, żeby iść z przekonaniem i bardzo mocno spóźniony był ten skok, a jeżeli skok jest spóźniony, wtedy automatycznie narta dość mocno atakuje cię za progiem, czego ja nie lubię i wtedy zazwyczaj kontruję, żeby jakby ją oddalić i no i niestety oddaliła się trochę za dużo, zaczęły ją porywać w dół, zaś ja musiałem się ratować, odchylać i no i była po prostu walka o to, żeby wylądować, a nie żeby zdobyć jakieś fajne mety. A czym różni się ten mamut od innych? No po prostu jakoś tak wysoko się wylatuje z progu. To mój kolega! O, spadłem, aż spadłem z wrażenia. Miał być wywiad z nami, nie? Miał być wywiad, no właśnie, no właśnie, tak żeś wyczuł, że tutaj Pawła męczę. Andrzej, ja tak szczerze zapytam, my są kolegi, jak ja to zawsze powtarzam. My wszyscy tutaj, jak we trzech stoimy, mam nadzieję, że to tak działa w każdą stronę. Czy strach w skokach to jest temat tabu, czy o tym się mówi na co dzień? No bo, kurczę, wy robicie, uprawiacie sport ekstremalny, no mimo wszystko my to spłycamy do kilku sekund akcji, ale no to jest coś. Mówi się o tym i dobrze, jakby każdy, myślę, że każdy przed skokiem może nie czuje do końca całkiem taki strach, ale duży respekt, jeśli chodzi o taką dużą skocznię, jeśli tak jak Paweł dzisiaj przyszedł. I niestety, no ten pierwszy skok troszeczkę nie poszedł po jego myśli, to te głupie myśli później się kłębią, więc lepiej jest odpuścić, jak iść na po prostu na stracenie, więc jakby szacun dla Pawełka, że miał jaja i że po prostu nie poszedł, bo to jest w ogóle bez sensu. Big Balls, jest taki gość, Paweł, czy ty wiesz, kto jest mistrzem świata w lotach? Mariusz Lindwik. Dobra, ty wiesz? Ciebie za chwilę, Andrzeju. A czy ty wiesz, co Mariusz Lindwik wykonał w zeszłym sezonie? No wiem jak to wyglądało, zrezygnował, nie przyjechał tu w ogóle i no cóż, ale ja przyjechałem, miałem skakać, a nie skaczę, więc trochę inna sprawa. Nie do końca, tak było w grudniu to, o czym mówisz, ale w marcu on też się wycofał z tego finałowego konkursu, mimo że skakał rano w drużynówce, potem powiedział, ja rezygnuję, takie rzeczy się zdarzają i ja dzisiaj tak myślałem sobie o tej sytuacji, analizowałem i tak naprawdę, żeby wejść w twoje buty, to się nikomu z nas nie uda. Internautom, kibicom, nikomu. Ale ty często podkreślałeś, że ten respekt do skoczni jest, że ten strach do skakania jest, no bo swoje w życiu już po prostu w sporcie przeżyłeś. No tak, no gdzieś tam od 8 lat ten strach na skoczni mnie nie opuszcza, ale cóż, staram się to przezwyciężać, staram się z tym walczyć i mam marzenia, które chcę spełniać i staram się jakby to wszystko przełamać. Ale to się pracuje poprzez regularne skakanie, jakaś praca poza skocznią mentalna? No przede wszystkim przez obskakiwanie się z tymi obiektami. No, te 8 lat temu myślałem, że nigdy nie skoczę na obiekcie 120-metrowym, a jakby czas leci, powoli obskakiwałem się z tymi coraz większymi skoczniami i teraz skoki na tych obiektach 120-metrowych praktycznie nie sprawiają mi żadnych problemów, jeżeli warunki są dobre. Na mamutach się nie trenuję, nie skaczę się na nich za dużo, ja też nie mam za dużo doświadczenia i po prostu jeszcze nie do końca ufam sobie na tych dużych obiektach i czasem po prostu nie mogę się przełamać. Paweł, uśmiech na koniec. Byłeś na igrzyskach, wdarłeś się do Pucharu Świata, do składu, co też nie było oczywiste po minionych latach, sezonach. Były momenty tej zimy.
No na pewno były fajne momenty tej zimy. Na pewno kilka fajnych momentów z tego wyciągnę, kilka dobrych wspomnień, ale no też sezon był jaki był. No. Większych razy jednak z tej skoczni wyjeżdżałem smutny, bo nie do końca działo się wszystko tak, jakbym ja chciał, jakby cała ekipa chciała, bo nie ma co ukrywać, sezon nie był dla nas łatwy. Także no, trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować się lepiej do następnego sezonu.